Cześć, to podcast B2B i innowacje od kuchni. Rozmawiamy o tym, jak konkretnie wdrażać innowacje i rozwijać biznesy B2B. Poznajemy też ciekawe historie i zabawne anegdoty związane z omawianymi projektami. Jeżeli szukasz konkretów i jesteś zmęczony frazesami takimi jak dbaj o klienta czy eksperymentuj, to na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. Ja nazywam się Maciej Budkowski i prowadzę Explain Visually, agencję, która pomaga opowiadać o skomplikowanych rzeczach w prosty sposób. Dzięki naszym usługom klienci zrozumieją, dlaczego warto kupić Twój produkt, a pracownicy, dlaczego warto zaangażować się w zmianę. Cześć Witold, miło mi, że przyjąłeś zaproszenie do nas. Cześć Maćku. Niektórzy mogą znać się z e-Service, czyli jednego z większych operatorów płatności bezgotówkowych w Polsce. Ja bym powiedział, że nawet największy w tej części Europy. Wow, okej. Okay. No a niektórzy cię znają z UW, gdzie prowadziłeś zajęcia, czy SWPS-u, gdzie te zajęcia prowadzisz cały czas. Mhm. Jakbyś mógł trochę powiedzieć o e-Service, bo to jest taka firma, którą ludzie kojarzą z terminali, jak płacą kartą, ale myślę, że dużo osób może nie wiedzieć, czym wy się właściwie zajmujecie. To jest branża, którą zajmuje się e-Service, jest taka dość ciekawa branża. No to jest troszeczkę taki kawałek naszego życia, który jest bardzo istotny, ale bardzo często nie zastanawiamy się, kto nam dostarczał taką usługę. No to jest trochę takie, ale czasami robię taki eksperyment tutaj w tej drugiej roli życiowej, czyli na zajęciach, jak pytam studentów, czy wiedzą, kto im dostarcza wodę do domu. Większość wie, że jakieś wodociągi, ale jak się te wodociągi dokładnie nazywają, jakie mają logo, jaki brand, to jest taka usługa, że póki działa, to jesteśmy zadowoleni, że ona działa, jest w tle życia, pełni ważną rolę, no bo bez wody jest ciężko, ale zwykle zaczynamy się interesować, kto to jest, dopiero kiedy pojawiają się jakieś trudności. I serwis pełni rolę agenta rozliczeniowego, to znaczy kiedy używamy płatności kartowych albo bliki, płatności mobilnych, czyli chcemy zapłacić w jakiś sposób elektronicznie, to e-Service jest taką organizacją, taką firmą, która odpowiada za to, żeby taka transakcja przeszła szybko, bezpiecznie, no i żeby te środki znalazły się na koncie przedsiębiorcy. Więc to jest taka rola agenta rozliczeniowego. Czyli krótko mówiąc, są to organizacje, które moglibyśmy nazwać fintechami. Nawet ostatnio byliśmy na liście największych polskich fintechów na pierwszym miejscu, no bo to jest tak, że zajmujemy się tą technologią w finansach. Okej, okay, wy jesteście polską firmą? E-Service to jest firma, która była zakładana przez PKO Bank Polski ponad 20 lat temu. Od kilku lat mamy też większościowego udziałowca, którym jest grupa Evo Payments. To jest amerykańska grupa kapitałowa notowana na Nasdaqu. Więc mamy teraz dwoje rodziców. Od obojga rodziców czerpiemy. Staramy się też oboje rodziców wspierać. To jest w ogóle dość fajna rola, którą mamy w grupie Evo, bo jesteśmy takim najważniejszym graczem na rynku europejskim. Znaczy procesujemy transakcje nie tylko nasze, bo agenci rozliczeniowi też czasami pełnią rolę tak zwanych procesorów, czyli nie widać ich, są gdzieś tutaj i procesują transakcje, ale procesujemy też transakcje dla naszych spółek w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, Hiszpanii, Portugalii. Czasami to robimy pod naszym brandem, no i pod naszym brandem działamy w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, no i w takim ciekawym kraju poza Europą Środkowo-Wschodnią, jak Gibraltar. Na Gibraltarze mamy większość rynku fast foodów, więc można też tak, prawda? Okej, okay, super, to dzięki za to wprowadzenie. Ja oczywiście się tam przygotowywałem i na twoim LinkedInie można przeczytać, że projekt bezgotówki.pl to innowacja na skalę globalną. Jakbyś mógł powiedzieć, na czym polega ten program i na czym polega też jego innowacyjność? Myślę, że tutaj w ogóle zanim zaczniemy mówić o bezgotówki.pl, to warto, tak jak zanim się narodziła w ogóle koncepcja, narodziła idea, to warto poznać tło, jak to zwykle bywa. Parę lat temu, myślę, że to już będą 4 lata, branża, czyli organizacje płatnicze takie jak Visa i Mastercard, banki i właśnie agenci rozliczeniowi stwierdzili, że trzeba troszeczkę dostymulować ten polski rynek i zachęcić i ułatwić przedsiębiorcom wypróbowanie terminali płatniczych. Zdecydowano się na powołanie fundacji Polska Bezgotówkowa, czyli powstała taka niezależna organizacja, na którą się składają te wszystkie podmioty, czyli zarówno organizacje płatnicze, jak i agenci rozliczeniowi, jak i banki, która finansuje terminale płatnicze tym przedsiębiorcom, którzy dotąd terminali płatniczych
nie korzystali. Mhm. Więc na starcie mieliśmy taki koncept, chcemy dofinansowywać rynek. No z drugiej strony, jak już zastanawiano się, jak się mają te różne instytucje składać, no to wyszło, że im ktoś większy, tym więcej płaci. No będąc liderem na rynku, zostaliśmy zaszczyceni tą funkcją, że jako agent rozliczeniowy płacimy najwięcej. Jako, że jeden z naszych rodziców i udziałowców jest PKO Bank Polski, no to też PKO Bank Polski, największy polski bank z banków płaci najwięcej. No, jesteśmy jakimś tam ważnym kawałkiem tego ekosystemu i postanowiliśmy sprawdzić, czy jest w ogóle jakaś szansa, żeby też w ramach tego pozyskać naszych klientów, znaczy pozyskać do nas nowych klientów. No i w tym celu zaczęliśmy badać. I od tego się, myślę, zaczęło, że zaczęliśmy po pierwsze rozmawiać z przedsiębiorcami. W 2017 roku spotkaliśmy się ze 150 firmami i przedsiębiorcami, które dało nam bardzo dużo takiego ciekawego insightu, żeby zrozumieliśmy, co jest tymi prawdziwymi przyczynami, dlaczego oni dzisiaj tych terminali nie mają. No, to nam pokazało, że jest dużo szans też właśnie przed takimi działaniami, które gdzieś tam planowaliśmy. A potem zrobiliśmy, bo wyszło nam, że bardzo ważną częścią tego są cardholderzy, czyli wszyscy konsumenci, którzy chodzą po sklepach i chcą zapłacić kartą. No bo nie oszukujmy się, bardzo często przedsiębiorca motywuje to, że wysyła klienta do bankomatu, a ten bankomat go pożera, klient nie wraca. No więc chcieliśmy zrozumieć, jak to jest z tymi konsumentami, czy oni chcą płacić kartą i zrobiliśmy takie bardzo duże badanie, które nawet miało potem drugą falę i teraz planujemy trzecią, czyli badanie postaw Polaków wobec form płatności. Czyli chcieliśmy zrozumieć, jak konsumenci postrzegają różne formy pieniądza, jak wygląda typowy pieniądz i jak chcą płacić. No i z tego nam wyszło też, że jest dość duży potencjał. I tak w dużym skrócie no, wyszło z tego, jak taki serwis powinien wyglądać i co powinniśmy zwrócić uwagę. No i tutaj te innowacje to się pojawiły właśnie już na etapie po pierwsze wdrażania całej bezgotówki.pl, czyli wdrażania tego, co jest dzisiaj właśnie pod adresem bezgotówki.pl, to jest cały serwis, który umożliwia przedsiębiorcy zdalne zawarcie umowy bez konieczności podpisywania, drukowania papierów i to zajmuje, jak się ma swój numer konta i swój NIP, to około 15 minut, albo i krócej, jak ktoś akurat lepiej sobie radzi z formularzami. No i też pozostałe rzeczy, które z tym były związane, na przykład to, że wzięliśmy jako chyba pierwszy na rynku, bo nie udało nam się znaleźć takiego przykładu na świecie. Pierwsze zrobiliśmy kampanię telewizyjną, ale po drugie przygotowaliśmy urządzenia od zera, czyli podeszliśmy do tego terminala płatniczego, o którym każdy wie, jak on wygląda, jak do takiego urządzenia jak telefon komórkowy, jak komputer, czyli chcieliśmy przygotować je UX-owo. Czyli był cały proces design thinking, planowania terminala i tutaj też wyszło nam dużo ciekawych rzeczy, o których chętnie opowiem. No właśnie, jakbyś mógł dodać trochę szczegółów, bo to brzmi ciekawie. I te insighty od przedsiębiorców, czyli dlaczego nie korzystali i jak w ogóle wyprodukować własne urządzenie i to, które niesie za sobą tak ważne i chronione informacje jak dane płatnicze. To zacznijmy może od przedsiębiorców. To, co się okazało, to było bardzo dużo mitów. To są rzeczy, o których myślę, że żadną tajemnicą nie są już dzisiaj, ale 4 lata temu to jest tak, że branża nie do końca sobie ma takie poczucie zdawała sprawę, co ten przedsiębiorca ma w głowie, szczególnie ten mały przedsiębiorca, o którym mówimy. Bo branża, generalnie ta branża, w której działamy, na świecie koncentrowała się na takich działaniach, że przychodzi handlowiec do przedsiębiorcy i oferuje mu usługi płatności elektronicznych. A tu, w ramach programu Polska Bezgotówkowa, my docieramy nie tylko do tych, którzy mają duże sklepy. My chcemy dotrzeć też do kogoś, kto prowadzi mały sklepik w Bieszczadach. Chcemy dotrzeć do kogoś, kto prowadzi stoisko na Bazarku w Warszawie, czy to nie na Placu Szembeka, czy na Hali Mirowskiej. Chcemy dotrzeć do kogoś, kto jest elektrykiem i jeździ po klientach i oferuje mu swoje usługi. No i nikomu tego nie życzę, ale jak mamy awarię elektryczności w domu, mi się kiedyś zdarzyło, że mnie sąsiad zalał tuż przed Wigilią, no i nagle nie ma pieniędzy, a elektryk chce te pieniądze. No i trzeba rozbijać skarbonki dzieciom, żeby mu zapłacić. Więc tutaj być może temu elektrykowi by się ten terminal przydał. Więc chcieliśmy to zrozumieć. Odkryliśmy coś takiego, że ci mali przedsiębiorcy to nie są wcale tacy mali przedsiębiorcy. To są takie osoby, które wstają o 3 rano, jadą na giełdę kwiatową, otwierają kwiaciarnię, przygotowują bukiety, bo akurat mamy Dzień Nauczyciela albo Dzień Kobiet, siedzą, pracują do tej godziny 20, o 20 zamykają drzwi sklepu, ale nadal pracują, bo muszą policzyć utarg, zobaczyć, które kwiaty przetrwają jeszcze jeden dzień, które trzeba wyrzucić, zaplanować zakupy na następny dzień, dopiero idą odpocząć. Oni nie mają czasu na to, żeby dzwonić gdzieś, umawiać się z kimś na spotkania. Oni muszą dostać proste narzędzie, które umożliwi im zawarcie umowy albo przy okazji innych czynności, albo tu i teraz
z poziomu telefonu komórkowego, laptopa czy tabletu. Czyli już wiedzieliśmy, że potrzebujemy tego prostego narzędzia umożliwiającego z nas zdalne zawarcie umowy. Mhm. Druga rzecz, odkryliśmy, że oni nie do końca wiedzą, ile to kosztuje. Po pierwsze, było bardzo dużo takich mitów, że myśleli, że transakcje płatnicze to jest nawet 5-6% obrotu. No, początki płatności elektronicznych takie były na świecie, no ale to się bardzo szybko zmieniło od kilku lat, one, te prowizje są dużo, dużo niższe, więc jak im uświadamialiśmy te prowizje, no to byli bardzo zdziwieni, bo one były dużo niższe, te kwoty, niż te, które deklarowali, jak się pytało takiego przedsiębiorcy, no dobrze, mówisz, że jest drogo, to ile powinno być? Mhm. Nie zdarzyło się, żeby ktoś podał mniejszą kwotę niż to, co jest rzeczywiście, zwykle one były 2-3-krotnie większe. A ile jest? Trochę zależy, jakie duże ma się obroty, ale w ramach programu Polska Bezgotówkowa w naszej ofercie, no już tam nie będę brał plika, który to jest 0,29%, ale w przypadku kart płatniczych to się zaczyna od 0,69%. Mhm. Oczywiście są takie karty, które są droższe, no bo też musimy pamiętać, jak wygląda to takie rozliczanie prowizji. Znaczy większość tej prowizji to przy zapośrednictwem agenta rozliczeniowego trafia do organizacji płatniczych i do banku wystawcy karty. U nas zostaje ten mniejszy kawałek, no ale też ten biznes żyje jakby z wolumenów, z tego, że staramy się mieć tych klientów dużo i sprawnie dla nich procesować transakcje. Więc to jest jakby druga rzecz. No i trzecia rzecz, przedsiębiorcy mówili tak, no gdyby te płatności od tego agenta rozliczeniowego przychodziły przynajmniej raz w miesiącu, to byłoby fajnie. No, płatności od nas przychodzą codziennie. Jak klient zapłaci u ciebie w sklepie dzisiaj, to my w ciągu 2 dni roboczych przelewamy te pieniądze na twoje konto. Co jest ważne, no w naszym przypadku możemy sobie na to pozwolić, że my te pieniądze przelewamy do przedsiębiorcy bardzo często, zanim one w ogóle do nas dotrą. No bo proces wygląda tak, że zanim organizacja płatnicza zbierze środki z kont tych posiadaczy kart, to potem je musi przesłać do nas, to potrafi trochę trwać. No więc zdarza się bardzo często, że nasi klienci mają te pieniądze, zanim my je będziemy mieli. No ale tak jak mówię, no tutaj to, że jesteśmy częścią grupy PKO BP, to jakoś sobie radzimy z takim krótkim zasileniem kont naszych klientów, zanim te środki do nas dotrą, bo wiemy, że dotrą. Więc to jest jakby kolejna rzecz. Kolejny taki mit, który gdzieś krążył, to było tak, że przedsiębiorcy się trochę boją tych płatności elektronicznych. No, przedsiębiorcy pierwsze dzisiaj mają kasy fiskalne i tak wszystko jest rejestrowane. Tutaj ten strach był takim strachem czasami technologicznym, tak? Że to jest jakaś nowa technologia, której musisz się nauczyć, ale jak z nimi rozmawialiśmy, to okazało się, że to jest proste. Znaczy każdy jest w stanie tego się nauczyć, ale ważne, żeby zbudować ten właśnie user experience. No i to, co się okazało, to już okazało się, że jesteśmy w stanie nawet stworzyć takie urządzenie. Nie sami, no bo też trzeba pamiętać, że tutaj mamy, my jesteśmy dostawcą usług płatniczych, tak jak, nie wiem, Telekom dostarcza usługi telekomunikacyjne i są dostawcy urządzeń. No i tutaj jeden z dostawców urządzeń, który jeszcze wtedy na polskim rynku nie istniał, nie działał, czyli Pax, no miał takie urządzenie, które trochę się wszystkim kojarzyło z iPhone'em. No małe, dotykowe, ergonomiczne i ekologiczne i postanowiliśmy je wdrożyć. To jest właśnie kolejna rzecz. Okazało się, że dla przedsiębiorcy to, co wydawało nam się czymś must, to znaczy, że terminal płatniczy musi mieć drukarkę, to jest utrudnienie, a nie jakakolwiek korzyść, ponieważ przepisy są takie, że jak ten terminal ma drukarkę, to przedsiębiorca potwierdzenia tych transakcji musi zbierać, kolekcjonować, może jakieś gwarancje, reklamacji i trzymać przez 3 lata. Jeśli my mamy brak drukarki, to mamy elektroniczne potwierdzenia, które my przejmujemy obowiązek na siebie i przechowywania tych elektronicznych potwierdzeń i klient może w każdej chwili przez portal klienta po prostu się do nich dostać, więc to był też kolejny taki smaczek, który nam się do UX-u przydał. A po drugie, nie trzeba kupować papieru termicznego, nie trzeba się przejmować, skąd te pieniądze, skąd ten papier do drukarki termicznej wziąć, a poza tym właśnie te drukarki fiskalne, skąd się wzięły. Ci przedsiębiorcy powiedzieli, no tak, do drukarki fiskalnej potrzebuje papier o rozstawie X, a do terminala o rozstawie Y, potem nigdy nie wiem, który mam kupić, który gdzie wstawić, tylko same z tym problemem. Więc tutaj jakby to, co się udało stworzyć, czyli takie urządzenie, które ma zbudowaną tą infrastrukturę z elektronicznymi potwierdzeniami, to było coś, czego spora część przedsiębiorców oczekiwała. Oczywiście, to byli tacy, którzy mówili, że oni chcą mieć ten papier. I dla nich taki terminal tradycyjny też prowadziliśmy, bo on po prostu jest zarządzany w trochę innym modelu, to jest taki model tradycyjny dla tych, którzy mają na przykład bardzo dużo klientów i jednak wolą te potwierdzenia sobie zbierać. I tutaj też jest taka rzecz, że my nawet do tego z tym elektronicznym potwierdzeniem początkowo planowaliśmy wprowadzić zewnętrzną drukareczkę małą, ale okazało się, że nie ma żadnego zainteresowania i się bardzo szybko z tego pomysłu wycofaliśmy.
bo nawet te osoby, które płacą kartą, odkryły, że no, było takie pytanie, kto zbiera potwierdzenia transakcji płatniczych dzisiaj kartą, prosi o duplikat, no mało kto. Więc też okazało się, nawet te nie chcą elektronicznych potwierdzeń dostawać na maila, po prostu jest to im do niczego niepotrzebne, zwłaszcza w Polsce, gdzie mamy parę milionów użytkowników aplikacji mobilnych, bankowych, gdzie od razu widzę na swoim telefonie, jaką transakcję, na jaką kwotę i gdzie wykonałem. Super. A mógłbyś powiedzieć w takim razie, jakie efekty mieliście, bo widzę, że ta droga była kręta. Jeszcze może właśnie o tym urządzeniu w ogóle, wiesz co, warto dodać, bo tutaj doszła ta kwestia, to jest taka dość ciekawa sprawa, no bo zaczęliśmy pracować nad tą grafiką tego urządzenia, nad tym, że ono miało być samoobsługowe na zasadzie takiej, że do przedsiębiorcy dociera terminal, który on sam aktywizuje. Znaczy aktywuje sam. Sam go włącza, instalujemy, oczywiście wiemy, jaki ma numer seryjny i mamy tam po drodze weryfikację, bo to jest też kwestia taka, że te urządzenia są, tak jak sam powiedziałeś, bo one są pozabezpieczane kluczami kryptograficznymi. Jakakolwiek ingerencja w urządzenie, czy to mechaniczna, czy software'owa, powoduje, że te klucze się kompromitują i urządzenie staje się bezużyteczne, dopóki agent rozliczeniowy mający odpowiednie laboratoria go z powrotem nie aktywuje. Ale chcieliśmy, żeby ten klient w bardzo prosty sposób to sam wdrożył. No i tutaj mieliśmy taką dość długą ścieżkę testowania różnych instrukcji, badań od początku takich badań jeszcze wewnętrznych, gdzie łapaliśmy w firmie osoby, które nie miały zielonego pojęcia o projekcie, zamykaliśmy w małej salce, dawaliśmy mu pudełko, albo jej dawaliśmy instrukcje, mówiliśmy, a teraz włącz. I to wyłapaliśmy dość dużo błędów. No potem doszli do takiego momentu, gdzie już nasi pracownicy błędów nie łapali, zrobiliśmy testy na klientach małej populacji, no a potem kolejna fala taka, ale już bym powiedział małych poprawek, była po pierwszym 1000 klientów. No bo zaczęliśmy dostawać przy tym 1000 klientów jakieś takie pojedyncze pytania, pojedyncze kwestie takie, które gdzieś budziły wątpliwości, wymagały doszlifowania. No i tutaj taka ciekawostka, bo właśnie w ramach takich badań już na tych użytkownikach końcowych, czyli na przedsiębiorcach plus tych, którzy używają kart, czyli tych, co płacą, pojawiło się takie zapotrzebowanie, że ci ludzie płacący kartą powiedzieli, że oni nie mają takiego poczucia, że ten terminal coś takiego im osobistego daje. Tak? I dziękuję za transakcję. I dodaliśmy tam emotikony, czyli dodaliśmy jeden z losowych, my to nazywamy smileje, jedna z losowych twarzy się pojawia i dziękuję, mówi, jesteś super, dziękujemy za płatność. I coś, co wydawało nam się takim smaczkiem, takim dodatkiem, to jak robiliśmy rok temu badania na przedsiębiorcach, to w każdej grupie badanej pojawiło się to spontanicznie, a poza tym ten terminal ma taką buźkę i moi klienci są zachwyceni. Mam taką panią, która zawsze sprawdza, co jej się wylosowało i co nas tym razem zobaczy. Więc czasami taki drobiazg, taki element humanistyczny w tej technologii też jest ważny i ta część GUI okazała się bardzo istotna. Tutaj jest też ważny właśnie ten moment zawarcia umowy, no bo też jakby z tego, co nam wyszło, no to dlatego wyszła taka rzecz, którą nazwaliśmy koalicja liderów, czyli współpraca z jednym z operatorów telekomunikacyjnych, z Pocztą Polską, no, można zawrzeć z nami umowę u każdego listonosza, no tych listonoszy jest kilkadziesiąt tysięcy w Polsce, czy w każdej placówce pocztowej. Znaczy, że ważne jest, żeby przy okazji wizyty w PKO BP dało się zawrzeć umowę, żeby przy okazji wizyty na poczcie, albo jak listonosz przyniósł mi przesyłkę, dało się zawrzeć umowę. I też to okazało się działać. I to są takie, ta część właśnie, która myślę jest dość ważna w ramach bezgotówki.pl. Pytasz o efekty. W programie Polska Bezgotówkowa jest, w porywach było do 25 firm walczących o klienta bardzo podobnym produktem. To znaczy każdy mówi, że ma przez 12 miesięcy darmowy terminal i ma wyzerowane transakcje kartami Visa i Mastercard przez 12 miesięcy. Więc wydawać by się mogło, że jest trudno konkurować. No nam od 3 lat udaje się, mam nadzieję, że w tym roku też na razie, myślę, że idziemy w dobrą stronę. Na razie 2 lata pełne z rzędu odbieraliśmy statuetkę dla najlepszej sprzedaży w programie Polski Bezgotówkowej. Kilkadziesiąt procent tej sprzedaży to są nasze terminale. Najchętniej wybieranym terminalem w ramach programu całego jest właśnie ten terminal SmartPost, który specjalnie tworzyliśmy na potrzeby tych małych przedsiębiorców i ich klientów, co też trochę pokazuje, że warto było. My byliśmy w ogóle pewni, jak startowaliśmy w 2018 roku na samym początku, w lutym, że zostaniemy do czerwca skopiowani. Do dzisiaj to się nie stało, co jest trochę dla mnie takim zaskoczeniem. Znaczy, my faktem jest, że włożyliśmy dużo wysiłku i cała organizacja, znaczy cały serwis, kilkaset osób przez prawie rok pracowała wokół tego tematu. Przebudowaliśmy całą firmę pod to, żeby być gotowym na tych małych przedsiębiorców
i na ich obsługę, ale też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że jak ktoś kopiuje, to mu jest łatwiej, bo już ktoś przeszedł przez te zaspy, przetarł szlak i już mniej więcej to wdraża się to samo, tylko się poprawia. Jak coś się zobaczy, jak dotąd się nikt nie zdecydował, my za to tą naszą wiedzę wykorzystujemy. Na przykład w Czechach wdrożyliśmy bardzo podobne rozwiązanie, już tam nie ma Polski bezgotówkowej. Czech bezgotówkowych na razie nie ma, ale wykorzystując tę wiedzę też terminale SmartPost na rynku czeskim wdrożyliśmy w ramach naszych takich subbrandów Revo i MNB Platebne Służby. Okej, a jak przekonaliście zarząd do tego, żeby, no tak jak mówisz, zmienić wręcz trochę trajektorię firmy, no bo wymagało to zaangażowania wielu osób, no i wydania nie wiem ilu milionów, ale podejrzewam, że paru co najmniej na te terminale, bo no jak wszyscy wiemy, rozmowy z zarządem o budżecie nie są zwykle łatwe. No tutaj pewnie cię zaskoczę. Mamy powiedzieć, jak przekonaliśmy zarząd, no to akurat zarząd pani prezes Jana Sesklecka, która wtedy właśnie mieliśmy taki moment przejęcia bardzo płynnej zmiany władzy, bo prezes Sokolecka była wtedy wiceprezes firmy odpowiedzialnym za ten projekt i od samego początku wiedziała, że jeśli chcemy to zrobić, to tylko dobrze. Znaczy my wiedzieliśmy, że jak zrobimy to tak przy okazji, to nam to nawet nie opłaca się wchodzić w to, można po prostu potraktować tą składkę na fundację jako koszt i powiedzieć, nie wchodzimy, ale jak chcemy wejść, to dobrze. I była tutaj jednym z głównych takich naszych ambasadorów, orędowników. I myślę, że to jest też doceniane przez rynek, że to jest taka osoba, która bardzo chętnie szuka tych możliwości poprawy jeszcze tej ergonomii i jakości. Zresztą jest teraz przewodniczącą Komitetu Agentów Rozliczeniowych, co też myślę jest jednogłośnie wybraną przez konkurentów, więc myślę, że to też świadczy o tym, że to rynek widzi. Okej, czyli tu akurat mieliście trochę łatwiej. Oczywiście na końcu każdy ma swoich finansistów, prawda? I siły finansowe, zwłaszcza jak się tam jest spółką, która wchodzi akurat na giełdę tej części amerykańskiej. Ale tak jak mówię, znaczy to, co pokazaliśmy, ten pomysł się na tyle spodobał, że tutaj no, raczej musieliśmy pokazywać dane, pokazywać fakty krok po kroku, bo też no, dużo rzeczy było dla nas nowych. Znaczy nigdy wcześniej na świecie agent rozliczeniowy na taką skalę nie prowadził działań komunikacyjnych. Tutaj ten cały serwis bezgotówki.pl, bez komunikacji, bez trafiania do klientów nie miałby szans. No i to też jest taka rzecz, która do dzisiaj tak jest. Ten rynek zmienia się tak szybko, no sytuacja dzisiejsza, prawda? Mamy lockdown, zamyka się jakaś branża. To wpływa od razu na zachowania, na to, jakie komunikaty trafiają, do kogo trafiają. No my musimy cały czas próbować żyć w ciągłym takim rozumieniu i słuchaniu naszych przedsiębiorców, naszych klientów i potencjalnych klientów. I stale tuningować, tak? To jest coś, co działa. Ale szczegółów tutaj know-how nie podam. Nie ma co edukować konkurencji. Jasne. A mógłbyś coś powiedzieć trochę więcej o tych badaniach? To znaczy, jakiego typu badania robiliście? Bo no, to szeroki temat. Znaczy, to jest 150 spotkań z przedsiębiorcami. No, to były oczywiście badania jakościowe w dużym stopniu. Od takich badań bardzo różnych, kiedy badaliśmy w ogóle koncepcję, to zaczęliśmy od mini grup fokusowych. Które mają tą dynamikę, że z jednej strony właśnie ludzie zaczynają sobie rozmawiać, z drugiej strony nie ma tej grupy fokusowej, czy tego spotkania 10 osób, które każdy mruknie coś tam pod nosem i to się gdzieś rozmywa. Przy 4 przedsiębiorcach to już pojawia się z jednej strony dynamika, te różne spojrzenia i inspiracje, a z drugiej strony każda z osób ma możliwość wypowiedzenia się, dość głęboko można wejść. Robiliśmy trochę badań indywidualnych, czyli takich też zwłaszcza na tym poziomie testów i testowania różnych wersji instrukcji, gdzie dawaliśmy urządzenia i kazaliśmy je dotknąć. W różnej kolejności dawaliśmy jeszcze te urządzenia i sprawdzaliśmy, które jak się podobają, jak to, co zobaczył ktoś wcześniej, wpływało na odbiór drugiego. Czyli zaczęliśmy od tego typu badań. Po tym, jak mieliśmy już badania na konsumentach, na cardholderach, no to zdecydowaliśmy się na badania ilościowe. To było badanie na grupie pierwsze 1000 Polaków, ale wtedy odcięliśmy się od takiej grupy najstarszej, 55-65 lat. No i potem mieliśmy trochę takich pytań, a pewnie dlatego się odcięliście, bo oni nie płacą kartą, więc następnym razem ich uwzględniliśmy i okazało się, że to jest najbardziej bezgotówkowa grupa. O tym też chętnie mogę to powiedzieć. Tutaj nie ma co myśleć stereotypami, ale zdecydowaliśmy się na badanie przez internet. Badanie Kali. Dlaczego? Dlatego, że to jest badanie, gdzie czuliśmy, że jak rozmawia się o pieniądzach, to pojawia się efekt ankietera. Pojawia się to, że jak dzwoni do mnie miła pani lub miły pan, to ja staram się zgadnąć, co ta osoba chce usłyszeć. A nas interesowały prawdziwe odpowiedzi. Nas interesowało, żeby ci ludzie nie wiedzieli, kto pyta, nie wiedzieli, dlaczego pyta,
i żeby tam po drugiej stronie była tylko pudełko z pytaniami, a nie osoba, której chcemy się przypodobać. Zadaliśmy takie pytanie, one się po prostu nam sprawdziły. Wyszły w ogóle dość ciekawe rzeczy, że na przykład ta typowa forma pieniądza się zmienia. No ja jako psycholog ekonomiczny nie byłbym sobą, gdybym przy okazji nie chciał przetestować paru rzeczy tutaj takich naukowych. I tutaj w ogóle bazowaliśmy w tych postawach wobec pieniądza na takim modelu profesor Wąsowicz. Może znasz. Tak, ZUW, no. A teraz Akademia Leona Koźmińskiego. No, jest bardzo znana psycholog ekonomiczna, zajmująca się psychologią finansową, stworzyła taki hierarchiczny model postaw wobec pieniądza. I to jest ważna część naszego narzędzia, naszego badania. Właśnie to bada te różne aspekty od tych emocjonalno-poznawczych po behawioralne, związane z zachowaniami, wykorzystywaniem pieniądza. No i na przykład właśnie okazało się, że ta typowa forma pieniądza to już jest coraz większa grupa ludzi takich jak ja na przykład, że jak wypłacam pieniądze z bankomatu, to dla mnie to są pieniądze wydane. Znaczy ja nie wiem, ile mam gotówki w portfelu, ja ją wkładam do portfela i potem ona nagle mi znika. Kiedy, jak, dlaczego, czy wydałem na kawę, czy na kieszonkowe dla dzieci, człowiek już starszy syn prosi o przelewy na konto, to ona gdzieś się rozpłynęła. Tak? Do mnie ten typowy pieniądz to jest pieniądz elektroniczny, ja wiem, ile mam pieniędzy na koncie, ja w aplikacji mobilnej dokładnie śledzę, co z tymi pieniędzmi się dzieje i to są dla mnie typowe pieniądze. I na tej podstawie tych badań właśnie odkryliśmy, że większość Polaków preferuje płatności elektroniczne, co nas zaskoczyło. Bo ja, tak jak mówię, no ja wierzyłem, że jednak gotówka u nas trzyma się mocno. Okazało się, że 60% Polaków woli płacić bezgotówkowo. Jest grupa około 31%, bo 9% nie wie, mówi to zależy, która lubi gotówkę, albo tak mówi, że lubi, że preferuje gotówkę, bo jak ich spytaliśmy, dobra, to dlaczego preferujesz gotówkę? To było pytanie otwarte. To na pierwszym miejscu się pojawiło, bo nie da się płacić inaczej. Okej, okay. To dla was pole. Czyli to jest taka preferencja, prawda, niewolnika, który z przymusu został zmuszony do tego, żeby płacić gotówką, no ale jak już jak się nie da czegoś zmienić, to polub. I być może tym się kierowały te osoby, bo głównym powodem, dla którego używamy płatności bezgotówkowych, czy to kartą, czy dzisiaj telefonem, prawda, ze stokenizowaną kartą, to jest wygoda, szybkość i bezpieczeństwo. Czyli zupełnie inne przyczyny pojawiają się na pierwszym miejscu, bo te bardziej pozytywne. Oczywiście odkryliśmy, że są też takie grupy, prawda, zwolenników koncepcji spiskowych, którzy będą cały czas chcieli płacić gotówką. Nam to nie przeszkadza, znaczy, tak? Znaczy, bo to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że my mówimy naszym klientom, naszym przedsiębiorcom. U ciebie w biznesie jest miejsce i na gotówkę, i na płatności elektroniczne. Ale to ten, kto powinien decydować, to jest twój klient. Znaczy, daj mu możliwość podjęcia decyzji, czy woli zapłacić telefonem, czy woli zapłacić kartą, czy też po prostu dostał kieszonkowe od babci i chce je teraz te materialne pieniądze wydać u ciebie na zakupy. To jest jego decyzja, daj mu tę swobodę wyboru. Klient wybierze to, co będzie dla niego najwygodniejsze. Okej, okay, a z tego, co kojarzę, to poza klientami B2B też adresowaliście klientów B2G, rządowe różne instytucje. Tak. I mógłbyś trochę opowiedzieć, bo to taka grupa, no, wokół której wiele mitów i stereotypów obrosło. Znaczy wiadomo, że taka grupa tych instytucji tych publicznych, rządowych, ona jest troszeczkę, tutaj trochę inaczej to działa. Tak? Znaczy, oczywiście staramy się edukować jednostki samorządowe, być w tych miejscach, gdzie są samorządowcy, opowiadać im o płatnościach bezgotówkowych. Dzisiaj to już nie jest nawet potrzebne, bo oni wiedzą. Oni czują, to nawet jednym z elementów naszych badań, jak spotykaliśmy się z samorządowcami, to spytaliśmy konsumentów, to jest druga fala naszych badań, na ile ważna jest ta infrastruktura płatnicza wokół domu. No i okazało się, że dla ludzi jest ważniejsze, żeby w pobliżu domu dało się płacić kartą i żeby był jakiś bankomat, niż żeby przyjaciele mieszkali blisko. Początkowo nas to zaskoczyło, ale potem zrozumieliśmy, no bo jak przyjaciele mieszkają na drugim końcu Polski, to oni nadal zostają moimi przyjaciółmi. Znaczy mają dla mnie pełną użyteczność, albo prawie pełną. Nie pójdę na piwo, ale mogę do nich zadzwonić, mogę z nimi porozmawiać, a może nawet fajnie, jak mieszkają na drugim końcu Polski, bo możemy siebie nawzajem odwiedzać. Ale jak mam możliwość zapłacenia kartą na drugim miejscu Polski, to równie dobrze mógłbym nie mieć żadnej. Prawda? No bo to, ta użyteczność spada drastycznie. Więc też pokazywaliśmy te wyniki właśnie tym samorządowcom, ale okazało się, że oni to wiedzą. Znaczy to nie jest coś, co jakoś ich specjalnie zaskoczyło. Ale mamy też takie instytucje, które jednak starają się wybrać najlepszą ofertę, mają bardzo duże wymagania też jakościowe. To jest trochę to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Znaczy my jako agent rozliczeniowy musimy zadbać o to, żeby nasze płatności działały. Znaczy nie możemy sobie pozwolić nawet na takie wyłączenia w nocy, jak wyłączają czasami banki, że przez 8 godzin nie działa płatność kartą.
No nie, znaczy my jak mamy jakiekolwiek nawet technologiczne wyłączenia, to wyłączenie na minutę już jest długie. Mhm. Tak? My musimy poinformować klientów, że na minutę o pierwszej w nocy nie będziemy procesować transakcji, no bo mamy największe stacje paliw, mamy największe sklepy, które też działają w nocy i nie, taksówkarzy. No mamy takie osoby, które chcą jednak mieć 100% całodobową obsługę tych płatności. Mhm. W związku z tym no, ci klienci też rządowi, oni patrzą na tę infrastrukturę, na to, że właśnie mamy niezależne światłowody, że mamy niezależne przyłącza elektryczne od różnych elektrowni, mamy zapasowe centrum przetwarzania danych w innych lokalizacjach. No to są takie rzeczy, które są kluczowe, które są ważne dla tych klientów. Mhm. No więc mamy parę takich sukcesów. Akurat nikomu nie życzę czasami korzystania z naszych usług. Na przykład mhm. obsługujemy terminale płatnicze, które jeżdżą w radiowozach drogówki. Okay. Więc tutaj życzę ludziom, żeby nie musieli płacić mhm. na naszych terminalach. Też nie obklejamy tych radiowozów, prawda? Ty zapłacisz kartą na terminalu i serwis. Mhm. Myślę, że też organizacje płatnicze nie byłyby zbyt szczęśliwe z takim umiejscowieniem mhm. logotypu. No ale tak, to jest taki trochę dowód. No ostatnio wygraliśmy też konkurs dla Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego. No więc to jest, tam jest zwykle tak, że po prostu są bardzo wyśrubowane wymagania jakościowe i zwłaszcza jak to jest w ramach programu Polska Bezgotówkowa, czyli te terminale są za darmo, no to to jest coś, co jest weryfikowane. No tak. No i tutaj oczywiście też jest kwestia taka, że my mówimy o tym standardzie w ramach Polski Bezgotówkowej. My też no, w wyniku tych badań jako jedyni zdecydowaliśmy się dorzucić też coś od siebie, a nie nie spokrywane przez fundację. To znaczy my tym nowym przedsiębiorcom w ramach programu zerujemy również koszty prowizji, koszty transakcji Blikiem i innymi kartami takimi jak JCB, Diners czy UnionPay. Wiadomo, że one są mniej popularne niż Visa, niż Mastercard. No ale jak przyjadą do ciebie turyści z zagranicy, na przykład ktoś obsługuje Japończyków czy Chińczyków, to oni będą mieli właśnie odpowiednio UnionPay Chińczycy, a Japończycy JCB. No i też trzeba ich umieć obsłużyć. Diners, no to jest taka karta, którą część osób ma jako karty firmowe albo jako takie karty w polskie premium. No ale też trzeba takiego klienta premium umieć obsłużyć. I to nie będzie nikt pytał z tych przedsiębiorców, a jaką ma pan pani kartę, tutaj pani nie obsłuży. No musi umieć obsłużyć wszystko. I dlatego też dodaliśmy to do oferty. No i też dodaliśmy to, czego się przedsiębiorcy bali, że ten terminal po tym okresie promocyjnym będzie kosztował. No to też nasz SmartPOS staje się własnością klienta, czyli nigdy nie będzie kosztował, nie będzie tych kosztów dzierżawy i utrzymania. Oczywiście ma to swoje wady, no bo jak są koszty dzierżawy, to jak się komuś terminal popsuje, ten taki tradycyjny, standardowy, to jak patrzyłem ostatnio na statystyki, to my w mniej niż 12 godzin takich zegarowych ten terminal wymieniamy. W umowie oczywiście mamy trochę dłuższy czas, no ale my w umowie musimy uwzględnić to, że może po drodze być Wigilia i Święta i wtedy no jakby tam ciężko będzie, prawda, klientowi przywieźć terminal, ale to jest tak, że no wtedy klient jakby płaci co miesiąc stałą opłatę po zakończeniu programu przy takim tradycyjnym terminalu, no ale jak tam cokolwiek się dzieje z tym terminalem, to jeden z naszych serwisantów, którzy są w całej Polsce, przyjeżdża i taki terminal wymienia, naprawia. Ale ten SmartPOS ma tę zaletę, że po prostu potem nic nie kosztuje. Jak go nie używasz, to nie płacisz. Używasz, to płacisz prowizję tak samo niską jak przy zwykłych terminalach. No to brzmi jak dobra oferta, a pytanie w takim razie, jak docieraliście do tych odbiorców, zarówno B2B, jak i B2G? Bo wspominałeś o tej kampanii, o tych działaniach komunikacyjnych. Znaczy to odbiorcy B2G to tak jak trochę sobie już powiedzieliśmy, to są głównie konferencje, wydarzenia, to są też takie działania edukacyjne skierowane po prostu do nich. To jest duża rola po prostu sił sprzedażowych, handlowców. Okej, to takie jeszcze pytanie trochę z innej beczki. Na ile to wykształcenie psychologiczne pomaga ci w pracy marketera i co ta praca na uczelni, na UW, a teraz na SWPS-ie, w jaki sposób to jakoś wzbogaca twoją pracę i życie de facto? Znaczy to jest dość ciekawe, bo ja się śmieję, że odkąd pamiętam, bo to od 2000 roku prowadzę podwójne życie. Z jednej strony to w świecie akademickim jako wykładowca. Od paru lat próbuję skończyć swój doktorat też w obszarze właśnie psychologii ekonomicznej, czyli tym kluczem. Z drugiej strony właśnie to jest ta część biznesowa. Ta część związana z komunikacją, z innowacjami, bo to jest ten obszar, którym się zajmuję, którym się specjalizuję. I one mi się świetnie nawzajem napędzają. To znaczy bardzo często to, co robię na uczelniach, nawet w trakcie zajęć ze studentami, w trakcie zajęć ze słuchaczami studiów podyplomowych, tłumaczę coś komuś i nagle zaczynam to rozumieć na zupełnie innym poziomie. Bo to każdy, kto się zajmował kiedyś uczeniem ludzi, to ma tak, że
naprawdę, żeby coś naprawdę zrozumieć, to naucz tego innych, jak zaczynasz tłumaczyć. Ale czasami jest tak, że ja tłumaczę coś, o czym już mówiłem od 10 lat i odkrywam nagle zupełnie inną płaszczyznę. Coś się otwiera, ja to potem wykorzystuję w biznesie. Kolejna rzecz to jest tak, że robiąc studia doktoranckie, no to miałem okazję nauczyć się choćby nowych metod analizowania danych, których wcześniej nie znałem, metod bayesowskich, statystyk bayesowskich na przykład, które teraz są dla mnie takim odkryciem, i poznać nowe narzędzia do analiz statystycznych. Tutaj też mogę polecić JASPA na przykład, bezpłatne narzędzie, takie odpowiednik z PSS-a. I to są takie rzeczy, które gdzieś tak napędzają tą moją część biznesową. A z drugiej strony, tutaj mam bardzo mocne wsparcie firmy, w której pracuję i serwisu, mam też zielone światło na to, żeby wyniki pewnych badań potem wykorzystywać w tym świecie naukowym. No i na przykład nasze badania postaw wobec form płatności prezentowałem na konferencji psychologii ekonomicznej, czy też pewne fragmenty będę wykorzystywał w ramach swojego doktoratu. Super, super. No to brzmi jak udane małżeństwo tych dwóch sfer twojego życia. To na koniec, Witold, mam takie firmowe nasze pytanie, które zawsze pada. Czyli co cię najbardziej zaskoczyło, a co rozbawiło w trakcie prowadzenia tego projektu bez gotówki, ale też no, innych twoich działalności i serwis? Ja myślę, że trochę o tych zaskoczeniach już było. To jak się zaczyna robić badania, to ważne jest, żeby potrafić rozdzielić swoje przekonania od faktów, żeby nie szukać tego, co nam potwierdza te przekonania. I bardzo często było tak, że coś sobie zakładaliśmy. Na przykład byłem pewien naprawdę, że gotówka cały czas jest preferowana przez statystycznego Polaka. Okazało się, że to jednak karta. Albo właśnie to, co gdzieś tam się pojawiło jako zarzut, że te starsze osoby będą bardziej gotówkowe. Okazało się, że nie. Dlaczego? Bo znów zaczęliśmy to weryfikować. My musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dzisiejszy 60-latek, kiedy pojawiały się płatności kartowe w Polsce, to miał lat 30 czy 40, był specjalistą, menadżerem właśnie rozpędzającym się gospodarce polskiej, w tym nowym biznesie. On się wtedy nauczył płacić kartą, dzisiaj to jest dla niego coś codziennego. On był wtedy tym targetem banków, kart kredytowych, które wtedy nie trafiały dla każdego. Znaczy nikt nie dawał karty kredytowej dziecku, co dzisiaj już jest coraz częściej spotykane. Więc jakby to są osoby, które wychowały się w tym świecie już płatności elektronicznych i świetnie sobie z nim radzą. To było takie zaskoczenie. No to rozbawienie, to myślę, że to są troszeczkę właśnie te kwestie wokół emotikonów, tego wszystkiego, co tam jest tymi niuansami na terminalach, ale myślę, że też dla mnie takim trochę zabawną anegdotą było, jak kręciliśmy instrukcje korzystania z terminali, bo uznaliśmy, że warto, żeby te instrukcje były sfilmowane, zresztą na YouTubie da się znaleźć. To właśnie nas bardzo rozbawiło, kiedy widzieliśmy, że są zawodowi modele dłoni, że to jest tak, że jak ktoś jest tą ręką naciskającą guziki na terminalu, to trzeba mieć specjalną budowę tej dłoni. Te dłonie są jeszcze odpowiednio potem golone, retuszowane. I tak, że można być zawodową dłonią w reklamach. Jak ktoś chce zobaczyć zawodową dłoń w reklamie, to zapraszam na nasz serwisowy YouTube. Można też zobaczyć bardzo fajny film. To jest to takie też zderzenie tych dwóch moich światów, prawda? Nauki i tej działalności biznesowej. No, gdzieś postanowiliśmy połączyć te dwa światy i trochę tłumaczymy, czym jest pieniądz, i nagraliśmy taki film, taka krótka historia pieniądza. On jest też w wersji angielskiej, jak ktoś woli po angielsku, ale mamy taki film, taki 1,5-minutowy, pokazujący, jak zmieniał się pieniądz w czasie, zanim stał się pieniądzem elektronicznym. Takie coś w ogóle obok oferty bardziej edukacyjne. Okej, swoją drogą jest taki, chyba BBC nakręciło kiedyś taki dokument z profesorem z Cambridge historii właśnie, który opowiadał o historii pieniądza. Trwa to chyba, no nie wiem, z 6 godzin, tam jest kilka odcinków i właśnie opowiada od samego początku fascynujące, a też maga dane ten profesor. To nasz jest trochę krótszy. No, u was taka piguła wiedzy, ale polecam zainteresowanym, Niall Ferguson się nazywa ten profesor, to można uzupełnić. Okej, no to słuchaj, Witold, dzięki wielkie za rozmowę. To było bardzo ciekawe, bo mimo że my mieliśmy okazję współpracować, to dla mnie to było takie zajrzenie trochę za kurtynę, co tam się właściwie u was dzieje i jak to wygląda. No i co, mam nadzieję do usłyszenia niebawem na social media, możliwe, że na żywo, jeżeli skończy się ten dramat, który jakoś tam nas otacza. Trzymajmy za to kciuki, bo to jest też na pewno trudne dla przedsiębiorców. Dla naszych klientów to widzimy. Super, dzięki wielkie i do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.